Za nami pierwszy etap prac związanych z przystosowaniem poszpitalnych budynków przy ulicy Warszawskiej do nowej siedziby internatu dla uczniów Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Gorzowskie Inwestycje Miejskie i przedstawiciele firmy Gotech poradzili sobie już z robotami rozbiórkowymi prawie w 100%. Piwnica się obniża, a dach z dumą podwyższa. Wykonywana jest również izolacja na poziomie, bo w pionie trzyma wszystkich terminy zakończenia inwestycji. Po pracach rozbiórkowych kielnie i kable pójdą w ruch, ponieważ fachowcy przejdą do prac murowych i instalacyjnych. Nad projektem czuwa konserwator zabytków, który dba o zachowanie charakteru budynków i ocalenie starego, dobrego stylu ulicy Warszawskiej. Cała reszta będzie nówka funkiel i już nie możemy doczekać się, co będzie dalej. Kwiaciarnia na terenie gorzowskiego rynku hurtowego już powoli szykuje się na długie kolejki panów i kawalerów, którzy odwiedzą sklep tuż przed walentynkami. Specjalnie dla nich będą czekały między innymi bordowe róże, które są nieodłącznym symbolem namiętnej miłości. Będzie można nabyć również gerbery, frezje, słoneczniki albo zainwestować w dekorowane stroiczki w doniczce. Wszystko w nastroju serduszek, miłości i czerwonych piórek, bo jak wiadomo, kobiety kochają kwiaty, a my tak tylko delikatnie przypominamy, panowie, już niedługo walentynki. Inneko włączyło się do akcji Ekofanaberie na ferie, organizowaną przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w filii nr 4. Dzieci uczestniczyły w rozmowach o ekologii, zabawach i warsztatach. Razem z Inneko stworzyły zaś długi, kolorowy pociąg. Każdy wagon ekociuchci przewoził inny rodzaj odpadów. Uczestnicy podzieleni na grupy zrobili wagon żółty na metal i plastik, brązowy na bio, niebieski na papier i zielony na szkło. Całą maszynę ciągnęła czarna lokomotywa z odpadami zmieszanymi. Dzieci puściły wodze fantazji i spisały się rewelacyjnie. Do pracy wykorzystały oczywiście kartony i materiały z recyklingu i z pewnością poczuły pociąg do segregacji. 14 lutego od godziny 17 do 20 odbędzie się miłosna dyskoteka na lodzie. A jak to na lodzie, to wiadomo, że Słowianka. Na zakochanych czekają konkursy z nagrodami. Będzie challenge na najlepszy miłosny taniec i na miłosne wyzwanie. Atmosferę rozgrzeje DJ, który z pewnością w zanadrzu ma największe, topniejące luty w sercu hity. Lodowisko Słowianki zaprasza zakochane pary, rodziców z dziećmi, przyjaciółmi i znajomych, czyli dosłownie wszystkich gorzowian na aktywne spędzenie święta zakochanych. Nie ma nic lepszego na okazanie miłości niż zwinny piruet na łyżwach. W strefie przemysłowej oficjalnie otwarto zakład Deles, producenta tekturowych opakowań. Nowy zakład zajmuje halę o powierzchni ponad 7000 m2, która jest częścią Panatoni Park. Pierwsze kartony trafią do fabryki po sąsiedzku, czyli do TPV. Zakład jest w stanie produkować tygodniowo 20 000 opakowań, które wkrótce zasilą też inne miejsca. Firma zatrudnia 100 pracowników, a dobrą wiadomością jest fakt, że w ciągu 3 lat zamierza podwoić ich liczbę. Gorące temperamenty ze słonecznej Italii inwestują w Gorzowie w delikatnej materii tekturowych opakowań. Czy włoscy kartoniarze skradną serca gorzowian? O tym przekonamy się już niebawem.